Już po raz 10 w Gliwicach odbyło się Wielkie Święto Sztuki, czyli ArtNoc, Gliwicka Noc Otwartych Galerii. Jest to takie dosyć duże święto sztuki w Gliwicach, powiedziałabym nawet, że może i największe. 40 miejsc otwiera się dla zwiedzających bezpłatnie. Można obejrzeć wystawy, wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach, posłuchać koncertów, obejrzeć spektakle. Noc Otwartych Galerii to coroczne święto sztuki, zarówno tej wysokiej, tworzonej przez uznanych artystów, jak i tej radosnej twórczości amatorskiej. Wśród wielu atrakcji na gliwickim rynku odbyła się inauguracja nowego projektu pod nazwą Sztuka od Podszewki, gdzie można było zobaczyć artystów tworzących swoje dzieła, a zwiedzanie przybyłym umijało Jam Session, muzyczny dźwięk Gliwic. Można sobie podejrzeć, jak pracują artyści, że tak powiem, od kuchni. Jest malarstwo, linoryt, rękodzieło, filc, dużo innych rzeczy, które można podglądać na żywo, bo często sam proces tworzenia jest bardzo ciekawy. ArtNoc przyciąga zarówno osoby związane z gliwicką sztuką, jak również tych, którzy pragną wykonać pierwszy krok w stronę tworzenia rzeczy wyjątkowych. Ważne, że wśród różnorodności propozycji każdy może znaleźć coś dla siebie. Na tegoroczną ArtNoc przygotowaliśmy, można powiedzieć, wyjątkową wystawę prac profesora Jana Pamuły. Są to jego tak zwane obrazy z trójkątem, wszystkie z lat 70. Miały tylko jedną do tej pory prezentację w Polsce w 1977 roku w BWA w Łodzi i to jest ich druga po kilkudziesięciu latach odsłona, gdzie wystawiamy. Po pierwsze, można zwiedzić pracownię, można brać udział w warsztatach bawidełkowych, bo tematem przewodnim naszej ArtNocy w naszej pracowni są bawidełka i samostojki. W związku z tym można ulepić sobie małą rzecz, która cieszy, a niekoniecznie jest dziełem sztuki. Dzisiaj każdy może tylko sobie spróbować, jak się maluje na jedwabiu. Malujemy miniaturki, które ja rozrysowałam. Każdy może z uczestników może sobie namalować taką miniaturkę, czyli skorzystać z jakiejś palety kolorów. Noc Otwartych Galerii na stałe wpisuje się w harmonogram imprez kulturalnych Gliwic, stając się z roku na rok coraz bardziej prestiżowym wydarzeniem. Przede wszystkim coraz więcej miejsc bierze w ArtNoc udział, coraz więcej osób chce ją współtworzyć, co jest bardzo fajne. No i z roku na rok mamy coraz więcej zwiedzających, którzy już na tą ArtNoc czekają i wiemy, że bardzo ciepło ją później odbierają. Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Gliwice.